Przy premierze najnowszego trailera do Widma Wolności Redzi organizowali specjalny event, podczas którego prasa mogła zagrać w demo dodatku sporo przed premierą. Dzięki temu oraz kilku wywiadom z twórcami, jak i ich wypowiedziom na Twitterze dowiedzieliśmy się, jakie zmiany zostaną wprowadzone również do podstawowej wersji gry. Wprawdzie nie wiadomo, czy wszystkie z nich będą dostępne po aktualizacji wrześniowej, nawet jeśli nie wykupimy DLC, ale warto wiedzieć, co zbliża się do gry wielkimi krokami. Jestem Jaro i zapraszam Was na film 12 zmian, które wprowadzi Phantom Liberty. Numer 1. Pancerz postaci nie będzie już zależał od dobranych ubrań, a od zamontowanych szczepów. Jest to zmiana, która ma o wiele więcej sensu niż obecny system podnoszenia statystyki obrony w grze, ale jest jednocześnie killerem dla feature'a, który Redzi niedawno wprowadzili, a mowa tu o garderobie, dzięki której mogliśmy ubrać naszą postać jak chcieliśmy, bez potrzeby martwienia się o spadek pancerza. Na ten moment nie wiadomo, jak zostaną pozmieniane obecne wszczepy oraz jakie nowe zostaną dodane, a to jest raczej pewne po tym, jak dowiedzieliśmy się o czarnym rynku w Dogtown, na którym sprzedawcy mogą nam zaoferować wyjątkowe i unikalne wszczepy, które jednak o wiele bardziej zwiększać będą statystykę roboczo nazywaną przez graczy cyberpsychozą. I numer 2, będąc już w temacie tzw. statystyki cyberpsychozy, to faktycznie będzie ona dostępna w grze. Od teraz będzie trzeba o wiele bardziej zwracać uwagę na dobór wszczepów, gdyż zbyt duża ich ilość lub i też zbyt wymagający sprzęt może sprawić, że nasze statystyki się obniżą, a postać może być bardziej podatna na różne rodzaje obrażeń, np. od elektryczności lub ognia. Ciekawą sprawą jest z pewnością fakt, że w kwietniu tego roku jeden z graczy stworzył modyfikację, która działa na bardzo podobnej zasadzie, a mianowicie pokazuje nam wskaźnik Humanity, który pokazuje, w jakim stopniu jesteśmy jeszcze człowiekiem, a w jakim maszyną, i w związku z tym nakłada na V konkretne efekty. Możemy spekulować, że podobnie jak w przypadku aktualizacji next genowej do Wiedźmina 3, CD Projekt Red wykupiło stworzone przez graczy modyfikacje i zaimplementowało je w grze, i w przypadku Widmo Wolności może być podobnie, tym bardziej patrząc na kolejne punkty. Numer 3. Kolejnym urozmaiceniem gry, które jest łudząco podobne do jednego z modów, jest strzelanie z broni podczas jazdy pojazdem. Od teraz V będzie mógł ostrzeliwać przeciwników zza kierownicy pojazdu, a nawet używać katany w przypadku poruszania się na motorze. Jakiś czas temu również powstał mod, który umożliwiał strzelanie będąc w samochodzie, jednak był bardzo zbugowany. Wygląda na to, że Redzi albo mocno inspirowali się twórczością graczy przy tworzeniu rozszerzenia, albo teoria o współpracy z moderami jest jak najbardziej prawdziwa. Numer 4. Katany i ostrza modliszkowe odbijać będą teraz pociski wystrzeliwane w stronę V. Towarzyszyć temu ma nowa animacja, a odbijane pociski może i będą mogły trafić z powrotem przeciwników. Jest to z pewnością fajne urozmaicenie do tych form walki, bo poza klikaniem lewego przycisku myszy niewiele były w stanie zaoferować. Numer 5. Będąc w temacie ostrzy modliszkowych, przejdźmy do zmian wszczepów rąk, bo te również będą miały miejsce. Przede wszystkim każde z nich ma mieć własną animację finishera i nowe odblokowywalne umiejętności, jak na przykład uderzenie przeciwnika przy pomocy Gorilla Armsów z taką siłą, że wyleci on w powietrze. Została również dodana animacja instalowania wszczepów u Reaper Doków, bo w tym momencie jest to raczej zaniedbane. Numer 6. Jedno z najciekawszych dodatków Phantom Liberty będzie z pewnością dodanie 6. kategorii w drzewku umiejętności. Do teraz mieliśmy ich 5. Atrybuty ciała, zdolności techniczne, spokój, inteligencja i refleks. W dodatku natomiast wprowadzone zostanie drzewko relika, zgodnie z teoriami graczy. Będzie ono odpowiadać za zdolności związane z relikiem, jednak będzie działać zupełnie inaczej niż pozostałe. Obecnie bowiem konkretne atuty wykupić mogliśmy za pomocą specjalnych punktów zdobywanych m.in. za zdobycie poziomu danego atrybutu i postaci. By odblokować umiejętność relika natomiast, ukończyć trzeba będzie specjalne questy, prawdopodobnie z serii pobocznej. Bardzo prawdopodobne, że za tym wszystkim będzie stała Songbird, patrząc na jej wiedzę i zdolności techniczne, dzięki którym była w stanie podłączyć się zdalnie do relika V i wyświetlać z jego pomocą się przed oczami postaci. Numer 7. Wróćmy na moment do tematu pojazdów, bo strzelanie ze środka samochodu to nie wszystko. Do gry zostaną dodane specjalne wehikuły z zamontowanymi wieżyczkami, które umożliwiać będą jednoczesną jazdę i strzelanie z dachu pojazdu. Według wstępnych informacji, poza gotowymi zestawami oblężniczymi, ma być również dostępna możliwość zamontowania wieżyczki na innym posiadanym przez nas już pojeździe. Pożyjemy, zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. A skoro jesteśmy w moodzie do wracania do poprzednich punktów, to wróćmy do wspomnianego 2 punkty temu drzewko umiejętności. Zapewne wiecie, jak wygląda obecnie owe drzewko, lepiej zróbcie sobie screena, bo po premierze Phantom Liberty możecie za nim zatęsknić.
Cały system umiejętności zostanie bowiem zreworkowany, co oznacza mniej więcej tyle, że teraz, by wykupić konkretną umiejętność, nie będzie konieczne jedynie posiadanie odpowiedniego poziomu postaci lub atrybutu i wolny punkt do wydania, a konieczne będzie wykupienie całej ścieżki prowadzącej do owego skilla. Na ekranie widzicie teraz leak, jak ma wyglądać to drzewko. Twórcy wspomnieli również, że to koniec z umiejętnościami, których wykupienie dawało marne plus 1% do trafień krytycznych i tak dalej. Od teraz skille będą dawały wymierne korzyści, bo będą dawały V nowe możliwości. Co to w praktyce oznacza, przyjdzie nam się dopiero dowiedzieć. Warto też zaznaczyć, że po pobraniu dodatku otrzymamy możliwość zresetowania przydzielonych punktów atrybutów i zbudowania postaci na nowo, by móc w pełni cieszyć się zmianami wprowadzonymi do drzewka umiejętności. Numer 9. Jedną z kluczowych zmian będzie również zmiana działania systemu leczenia. Nie będziemy musieli już martwić się o to, że zabraknie nam inhalatorów, choć teraz będzie trzeba grać z pewnością bardziej strategicznie. A wszystko to za sprawą usunięcia fizycznie znajdowanych i kupowanych inhalatorów na rzecz jednego stałego z funkcją odnawiania. Będzie on miał 3 użycia standardowo, aby użyć go kolejny raz, będzie trzeba odczekać określony czas. Nie będzie on zbyt długi, ale może się okazać, że pilnie potrzebujemy się uleczyć, a inhalator wciąż będzie na cooldownie, więc trzeba mieć to na uwadze podczas gry. Zmiana 10, czyli czarny rynek w Dogtown. Lepiej zaoszczędźcie sporo pieniędzy, bo możecie popaść w szał zakupowy, a z pewnością nie chcecie, by zatrzymał go wasz własny portfel. Na owym markecie będziemy mieli dostęp do wyjątkowych sprzedawców oferujących jeszcze bardziej wyjątkowe przedmioty. Według twórców znaleźć tu będziemy mogli wyjątkowe przedmioty i wszczepy, które będą dawać unikalne umiejętności i będą o wiele potężniejsze niż ich podstawowe wersje, ale jednocześnie będą o wiele bardziej zwiększać poziom dehumanizacji i zwiększać ryzyko tzw. cyberpsychozy, o której wspominałem na początku. Z pewnością Black Market oferować będzie potężne narzędzia zniszczenia, ale przed użyciem będzie trzeba przeczytać ulotkę z instrukcją użytkowania lub skontaktować się z Reaper Dogiem lub sprzedawcą, gdyż każdy wszczep niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu. Numer 11, czyli dodanie nowych misji kurierskich. Case podobny jak w przypadku pierwszych punktów, również jakiś czas temu powstał podobny mod, który pozwalał odbierać zlecenia z terminali i dostarczaniu paczek pod wskazany adres. W oficjalnej wersji działać ma to bardzo podobnie. Otrzymujemy zlecenie, czas, w którym musimy je wykonać i miejsce, z którego lub do którego dostarczyć mamy przesyłkę. Ciekawostką odnośnie tego systemu jest to, że zleceń tych będzie nieskończona ilość, więc zapowiada się świetny sposób na grindowanie kasy. Numer 12, może i to ostatni punkt, ale dla wielu zapewne jeden z ważniejszych. Tak, chodzi tu o wreszcie działający system policji. To znaczy, policja zawsze była w grze, ale zachowywała się dość nienaturalnie. Teraz natomiast, gdy gracz popełni przestępstwo, policja dopiero po chwili przyjedzie na miejsce i do tego nie zacznie od razu do ciebie strzelać, a zacznie prowadzić dochodzenie i szukać przestępcy. Każdym poziomem przestępstwa ilość policji będzie coraz bardziej liczna, a szansa na zostanie zauważonym się zwiększa aż do kulminacyjnego momentu, gdy to na piątej gwiazdce docierają mechy policyjne i Magstack przybywający swoimi AV-kami i wozami opancerzonymi. I tu już będzie naprawdę grubo. I to już wszystkie najważniejsze zmiany, jakie wprowadzi do gry patch Phantom Liberty. Przynajmniej najważniejsze z tych, o których do tej pory wiemy. Dajcie znać, której zmiany nie możecie doczekać się najbardziej, a ja już dziękuję wam za oglądanie i słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!